Dzień dobry, kochani. Kilka ogłoszeń a propos czytań ogólnych dla poszczególnych znaków Zodiaku na rok 2019, ponieważ o to często pytacie i dużo jest tych pytań, w związku z tym chciałam tutaj rozwiać wątpliwości. Moi drodzy, ja już w zasadzie będę rozpoczynać prawdopodobnie jutro te czytania, najpóźniej w poniedziałek 10 grudnia. Także będziemy sobie po kolei sprawdzać czytania ogólne na rok 2019 dla poszczególnych znaków. To będą takie czytania bardziej rozbudowane, czyli i miłość, i finanse, i zdrowie. Takie wszystko w jednym. Dlatego też prosiłabym tutaj bardzo o Waszą cierpliwość, z tego względu, że no to jest zbyt dużo, żeby to zrobić w ciągu jednego dnia, czy nawet kilku dni. To na pewno się troszeczkę rozciągnie w czasie. Na pewno wszystkie znaki będą tutaj, jak gdyby, jak to powiedzieć, obsłużone, także na pewno czytanie dla Waszego znaku będzie. Natomiast, no tak jak mówię, może się to rozciągnąć nawet na tydzień cały, no bo to jest 12 takich rozbudowanych czytań. To troszeczkę trwa po prostu. Dlatego trochę cierpliwości bardzo bym prosiła wykazać. I teraz tak, jeżeli chodzi o kolejność tych czytań, powiem Wam szczerze, że nawet ja na chwilę obecną nie wiem, jaka to będzie kolejność. Nawet dla mnie jest to niespodzianką na razie, ponieważ mam zamiar tutaj zrobić to w drodze losowania. Żeby to było po prostu sprawiedliwe, żebyście nie mieli pretensji, że jedne znaki są prędzej, drugie później, że ktoś tutaj jest faworyzowany, to po prostu ja sobie wylosuję tą kolejność i w takiej kolejności będę robić te czytania dla Was. Planuję również zrobić czytania, to będą odrębne, dla poszczególnych znaków zodiaków bliźniaczych płomieni. Czyli dajmy na to na przykład dla bliźniaczych płomieni spod znaku wagi, dla bliźniaczych płomieni spod znaku raka i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że bliźniacze płomienie to są takie specyficzne relacje, które wymykają się wszelkim konwencjom, które są niejednoznaczne, że po prostu no, ta konkretna relacja wymaga jak gdyby odrębnego horoskopu. I tak też to zrobię. Czyli najpierw będą czytania ogólne na rok 2019 dla poszczególnych znaków zodiaku, no a później czytania ogólne na rok 2019 dla poszczególnych znaków zodiaku reprezentowanych przez bliźniacze płomienie. Czyli na przykład, dajmy na to, jak ktoś ma bliźniaczy płomień, to może sobie wysłuchać najpierw czytania ogólnego dla swojego znaku w ogóle, no i później może sobie wysłuchać jeszcze dodatkowo, w ramach pewnego rozszerzenia, czytanie ogólne dla właśnie bliźniaczych płomieni spod tego konkretnego znaku. Może to jakoś tam będzie się wzajemnie uzupełniało, może więcej jakichś informacji zostanie przekazanych. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie to planuję zrobić w najbliższym czasie. Myślę, że około tygodnia, półtorej na pewno nam to zajmie, bo to są takie bardziej pracochłonne rzeczy. No w każdym razie chciałabym tutaj prosić, żebyście się uzbroili jeszcze troszeczkę w cierpliwość i jak gdyby no, oczekiwali spokojnie na te swoje czytania, bo one na pewno, myślę, w przeciągu najbliższego tygodnia się pojawią. Także nikt tutaj nie będzie pokrzywdzony, nikt nie będzie zapomniany, wszystko będzie. Tylko po prostu, wiecie, no to są sprawy bardzo takie związane z logistyką, z codziennym życiem również, gdzie ja po prostu nie jestem w stanie jak gdyby wróżyć 24 godziny na dobę. Wiadomo, każdy też ma jakieś tam swoje życie, swoje zajęcia. No i w związku z tym, no tak to jest, po prostu się rozciąga w czasie. Ale mamy dopiero dzisiaj 8 grudnia, jutro 9, także spokojnie, na pewno jeszcze przed świętami wszyscy wszystko otrzymacie. Co do czytań indywidualnych na rok 2019, nadal można się zgłaszać do mnie mailowo, jeżeli ktoś ma potrzebę otrzymania takiego czytania. W tej chwili są terminy i to jest tak, że no kilka dni trzeba poczekać na realizację swojego projektu, no ale jeszcze do tak 22 grudnia na pewno będę te czytania robić, te indywidualne na rok 2019. Potem następuje u mnie przerwa świąteczno-noworoczna i dopiero prawdopodobnie od 2 stycznia ponownie wznowię tutaj robienie czytań prywatnych na rok 2019.
No i do końca stycznia jeszcze będzie możliwość takich czytań, będzie możliwość zamówienia takiego czytania osobistego. No potem od lutego zobaczymy. Ja zasadniczo robię tylko i wyłącznie do końca stycznia zwykle, no chyba, że tu będzie jakiś bardzo, bardzo duży odzew, no to jeszcze może się to przeciągnie, ale ja zwykle później już wraz z nowym rokiem mam też dużo nowej pracy i te czytania na cały rok, całoroczne, to przeważnie jeszcze robię do końca stycznia danego roku. No ale to wszystko jest akurat tutaj kwestią rozwojową, więc zobaczymy, jakie też będą Wasze potrzeby, jaki będzie odzew tutaj i no, jak będzie wyglądała moja organizacja pracy, jak uda mi się to wszystko połączyć ze sobą. Na chwilę obecną to tyle, co chciałam Wam przekazać. Także jeszcze raz cierpliwość, 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 a na pewno zostanie wynagrodzona. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają, którzy są tutaj obecni, którzy subskrybują, którzy zostawiają komentarze. Jest mi bardzo miło zawsze z tego powodu. Przyjemnie się czyta Wasze komentarze, Wasze maile. Dziękuję bardzo za wiele ciepłych słów. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Pozdrawiam Was. Życzę wszystkim tutaj cudownego czasu, magicznego grudnia, magicznych świąt, wspaniałego Sylwestra, no i wkroczenia takim żwawym krokiem, dynamicznym w nowy rok. Pozdrawiam jeszcze raz, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia.